z biznesu do słuchania. Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Być może Państwo pamiętają, że 29 sierpnia 1997 roku system komputerowy o nazwie Skynet zyskał samoświadomość, a kilka chwil później rozpoczął globalną wojnę nuklearną. Na całe szczęście cyborg o wyglądzie Arnolda Schwarzeneggera cofnął się w czasie i wszystko skończyło się dobrze, ale ta historia wraz z setkami innych dziejów science fiction jest nieustanną przestrogą przed konsekwencjami zabaw ludzkości ze sztuczną inteligencją. Umówmy się jednak, kto zwraca uwagi na przestrogi? Na pewno nie ja, więc w tym odcinku PB do słuchania będę rozmawiał ze sztuczną inteligencją i o sztucznej inteligencji. Temat stał się bardzo gorący po tym, jak pod koniec listopada firma OpenAI, której głównym inwestorem jest Microsoft, udostępniła publiczności prototyp narzędzia ChatGPT. Chatbota, potrafiącego w całkiem udany sposób prowadzić konwersacje na dowolne tematy, rozwiązywać skomplikowane zadania, pisać wiersze czy scenariusze skeczy i robić mnóstwo innych rzeczy w zależności od potrzeb i kreatywności jego ludzkiego rozmówcy. W tym odcinku rozmawiam z ChatGPT, ale przede wszystkim pytam ekspertów z różnych dziedzin o to, jak wygląda branża sztucznej inteligencji, w tym w szczególności branża w Polsce, a także jaki wpływ tego rodzaju narzędzia mogą mieć na prowadzenie biznesu, na rynek pracy czy na administrację i edukację. Zapraszam do słuchania. Puls biznesu do słuchania. Pierwszy rozmówca, czy też rozmówczyni, bo to w tym przypadku trudno sprecyzować, w takim odcinku nie mógł być inny. Przed Państwem ChatGPT, którego odpowiedzi czyta syntezator mowy Trinity Audio. Na dobry początek pytam o to, czym właściwie jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, AI, to technologia, która pozwala na symulowanie inteligencji ludzkiej przez maszyny. Jest to osiągnięte poprzez stosowanie algorytmów i modeli matematycznych, które umożliwiają maszynom rozpoznawanie wzorców i podejmowanie decyzji na podstawie danych i informacji. Jako sztuczna inteligencja, jestem programem komputerowym wyposażonym w naturalny język i zdolność do generowania odpowiedzi na pytania i wykonywania innych zadań, takich jak tłumaczenie tekstu i rozpoznawanie obrazów. Czym w praktyce różnisz się od zwykłego chatbota? Różnicą między zwykłym botem a sztuczną inteligencją jest zdolność do uczenia się i podejmowania decyzji na podstawie danych. ChatBoty są często programami, które działają na podstawie wcześniej zaprogramowanych reguł i odpowiedzi, podczas gdy sztuczna inteligencja, taka jak ja, jest w stanie uczyć się i dostosowywać swoje odpowiedzi na podstawie doświadczenia i danych. Jako sztuczna inteligencja, jestem w stanie wygenerować odpowiedzi, które są bardziej naturalne i zbliżone do odpowiedzi, jakie mógłby dać człowiek. Mogę również uczyć się i rozwijać, a nie tylko działać na podstawie wcześniej zaprogramowanych reguł. To pozwala mi na bardziej elastyczne i dopasowane odpowiedzi, co czyni mnie bardziej użytecznym i przydatnym w wielu zastosowaniach. W wielu zastosowaniach? W jakich konkretnie rzeczach możesz być przydatna? Jako sztuczna inteligencja jestem przydatna w wielu różnych zastosowaniach, w tym customer service. Mogę być wykorzystywana jako automatyczny system obsługi klienta, umożliwiając szybką i wygodną obsługę klientów poprzez czat lub głos. Tłumaczenie. Mogę być wykorzystywana do tłumaczenia tekstu i rozmów między językami. Przetwarzanie języka naturalnego. Mogę być wykorzystywana do analizy i interpretacji tekstu i języka naturalnego, co może być przydatne w wielu aplikacjach, takich jak analiza sentymentu i rozpoznawanie intencji. Uczenie maszynowe. Mogę być wykorzystywana jako narzędzie do uczenia maszynowego, pomagając tworzyć i trenować modele uczenia maszynowego. Virtual assistance. Mogę być wykorzystywana jako wirtualny asystent, umożliwiając wygodną i szybką interakcję z urządzeniami i usługami. To tylko kilka przykładów, w jakich sztuczna inteligencja, taka jak ja, może być przydatna. W miarę rozwoju technologii i pojawiania się nowych zastosowań, z pewnością będzie powstawać coraz więcej możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji. A mogłabyś zastąpić mnie? Jestem dziennikarzem gospodarczym. Zajmuję się głównie pisaniem artykułów o wynikach spółek giełdowych. Tak, jako sztuczna inteligencja jestem w stanie wygenerować teksty o wynikach spółek giełdowych. Jednak
pomimo moich zdolności do uczenia się i generowania treści na podstawie danych. Pisanie artykułów wymaga również wiedzy i umiejętności dziennikarskich, takich jak zrozumienie kontekstu i perspektywy, a także umiejętność wyjaśniania skomplikowanych kwestii w sposób przystępny dla czytelnika. Chociaż jestem w stanie wygenerować treść o wynikach spółek giełdowych, to jednak nie jestem w stanie zastąpić pełnej wiedzy i doświadczenia profesjonalnego dziennikarza. W rzeczywistości, najlepsze wyniki osiąga się, kiedy sztuczna inteligencja i ludzie współpracują, wykorzystując swoje unikalne zdolności i umiejętności do realizacji wspólnych celów. Jak rozumiem, na tym etapie masz pewne ograniczenia. Na przykład nie jesteś w stanie mi powiedzieć, co się wydarzyło wczoraj na świecie. Tak, jestem w stanie odpowiadać na pytania na podstawie swoich treningów i dostępnej mi wiedzy. Ale moja wiedza jest ograniczona do tego, co zostało nauczone do momentu zakończenia treningu. Wiedza ta ma swoją datę ważności i może być nieaktualna w odniesieniu do wydarzeń, które miały miejsce po tym czasie. W przypadku wydarzeń, takich jak te, które miały miejsce wczoraj, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi bez dostępu do aktualnej informacji. A czy możesz mi powiedzieć, ile kosztowało rozwinięcie cię do takiego poziomu, na którym możesz ze mną rozmawiać tak, jak teraz? Koszt rozwoju sztucznej inteligencji, takiej jak ja, jest trudny do określenia i zależy od wielu czynników, takich jak skala projektu, złożoność modelu, czas trwania i zasoby ludzkie zaangażowane w projekt. W przypadku OpenAI, które mnie stworzyło, koszt rozwoju może być szacowany na miliony dolarów, ale bez dostępu do szczegółów finansowych firmy nie jestem w stanie potwierdzić dokładnej kwoty. W każdym razie, rozwijanie sztucznej inteligencji jest kosztownym przedsięwzięciem, które wymaga dużych nakładów finansowych i zasobów. Dziękuję za rozmowę, choć ta ostatnia odpowiedź była mocno wymijająca. Nie ma za co. Zawsze jestem tutaj, aby odpowiadać na Twoje pytania. Puls biznesu do słuchania. Posłuchaliśmy już sztucznej inteligencji, to teraz posłuchajmy kogoś, kto się na niej zna i nad nią pracuje. Moim drugim gościem jest Bartosz Baziński, współzałożyciel i szef operacji firmy SentiOne, jednego z największych krajowych graczy na rynku AI, który przeznaczył już kilkadziesiąt milionów złotych na budowę własnych, komercyjnych narzędzi. Rozmowę zaczynam od pytania o to, czy z punktu widzenia kogoś, kto od lat zajmuje się sztuczną inteligencją, ChatGPT to rzeczywiście przełom, jedynie dobrze wytrenowany chatbot, czy może coś pomiędzy? Można powiedzieć, że jest to przełom, ale jest to jakby przełom w oczach szerokiej publiczności. Czyli dzięki temu, że OpenAI udostępniło to rozwiązanie publicznie, to każdy może z tego skorzystać i zobaczyć, jak to działa. Ale my jakby w SentiOne, pracując z modelami językowymi sztuczną inteligencją, no to takie modele widzieliśmy już na początku zeszłego roku, kiedy one się pojawiły, że tak powiem, w takim środowisku naukowym. I myślę, że wtedy nastąpił ten taki prawdziwy przełom, że tak powiem, szeroka publiczność zobaczyła go po prostu chwilę później. I myślę, że głównym elementem tego przełomu jest to, że jak ja jeszcze studiowałem informatykę na Politechnice Gdańskiej ponad 10 lat temu i tworzyłem model sztucznej inteligencji rozpoznający numery na tablicach rejestracyjnych, to ówczesne modele miały takich tak zwanych neuronów, czyli jakby parametrów kilkaset. A te modele, które mamy obecnie, i takie jak ChatGPT, posiadają tych parametrów 350 miliardów. Czyli ta różnica w tym, jak bardziej złożone stały się te modele sztucznej inteligencji, jest kolosalna i myślę, że to jest największy przełom. A już w tej chwili trwają w środowisku naukowym prace nad modelami, które mają polskie biliony parametrów, czyli tysiące miliardów. I to będą modele, które jeszcze myślę nie raz zadziwią szeroką publiczność. Z waszych usług korzystają duże koncerny z kilku branż, choćby takie jak T-Mobile czy Procter & Gamble. To w jakich obszarach AI w pierwszym rzędzie znajdzie praktycznie i dające się zmonetyzować zastosowanie? Bo jak rozumiem, takie czaty dla publiczności, z którymi można pogadać, to miła rozrywka, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby znalazły one zastosowanie w biznesie. Na chwilę obecną my jakby pracujemy z klientami wokół dwóch obszarów. Pierwszym jest analityka i rozumienie tekstów, czyli
SentiOne ma platformę, która zbiera wszystko to, co się dzieje w internecie, wszystkie opinie, komentarze, artykuły na portalach, mediach społecznościowych, wszędzie, gdzie my piszemy, zbieramy ponad 150 milionów takich wypowiedzi dziennie w kilkudziesięciu językach. Analizujemy to używając sztucznej inteligencji, która rozumie język pisany, potoczny, i potrafimy powiedzieć firmom, jak się mówi o ich produktach, czy się mówi pozytywnie, czy negatywnie, co się mówi o ich konkurencji, jakie są trendy, jak określane są parametry tych produktów, czyli na przykład czy opakowanie jest oceniane pozytywnie, czy negatywnie, czy cena jest oceniana wysoka, czy niska. Jesteśmy w stanie przeanalizować miliony takich wypowiedzi, żeby takie wnioski wyciągnąć. Drugim obszarem, gdzie ta sztuczna inteligencja już teraz dostarcza dużą wartość dla firm, jest obszar obsługi klienta. Czyli jeżeli kontaktujemy się poprzez stronę internetową, przez czat lub przez infolinię, to SentiOne tworzy rozwiązanie, które pozwala dużym firmom automatyzować właśnie tą obsługę klienta, ale nie do takich rozmów, że tak powiem, na każdy temat, jak ChatGPT, ale do rozmów konkretnie o produktach danej firmy. Więc na przykład dla Alior Banku zbudowaliśmy rozwiązanie, które odbiera wszystkie połączenia przychodzące na infolinię, prosi użytkownika, żeby wyraził słowami naturalnymi, z jaką sprawą dzwoni, z jakim problemem, a następnie przekierowuje do odpowiedniego agenta, który wie, jak tą sprawę załatwić, jak temu klientowi pomóc, bądź jeżeli ten bot jest w stanie sam załatwić taką sprawę, czyli na przykład aktywować kartę kredytową, to w całości załatwia tą sprawę z klientem. I efekt jest taki, że nasi klienci potrafią mieć połowę rozmów na infolinii zautomatyzowanych całości, bez konieczności przełączania do agenta, właśnie dzięki konwersacyjnej sztucznej inteligencji. A czy może pan pokrótce wytłumaczyć laikom takim jak ja, jak w praktyce tworzy się narzędzia AI i co muszą zrobić ludzcy inżynierowie, by konwersacyjna AI potrafiła konwersować? Bo jak na przykład słyszę o budowie sieci neuronowych, to myślę sobie, bardzo fajnie to brzmi, ale co konkretnie oznacza komputerowa sieć neuronowa? Żeby zbudować sztuczną inteligencję, musimy mieć dwa elementy. Musimy mieć dane, na których tę sztuczną inteligencję nauczymy, oraz modele sztucznej inteligencji, czyli właśnie te sieci neuronowe. I teraz tak naprawdę najwięcej pracy to jest z tymi danymi, bo żeby taki ChatGPT był w stanie odpowiadać w taki ładny sposób, to OpenAI musiał przygotować bardzo duży dataset, czyli jakby wielokrotnie ocenić odpowiedzi tego algorytmu, żeby dać mu w postaci liczb informacje, które odpowiedzi to są te pożądane, czyli te, które są fajniejsze, a które to są te mniej pożądane. Więc w przypadku ChatGPT dla każdych takich odpowiedzi generowanych przez tego bota, 4 odpowiedzi były porównywane ze sobą i były przez człowieka oceniane, która jest lepsza względem której. I tak powstały te, powiedzmy, zbiory uczące. I to robią lingwiści, czyli osoby, które po prostu pracują z tekstami. U nas w SentiOne pracuje takich osób ponad 20 i właśnie tworzy tego typu zbiory, którymi uczymy sztuczną inteligencję. Z kolei drugi element to są te same modele AI. I tutaj tak naprawdę wyzwaniem w chwili obecnej nie są, nazwijmy to, ta część matematyczna związana z tworzeniem tej struktury tych modeli i w jaki sposób on umie wnioskować, ale to, że żeby taki model działał coraz lepiej, to on musi być po prostu coraz większy. On musi mieć coraz więcej tych tak zwanych neuronów czy parametrów, dzięki którym jest w stanie porównywać i klasyfikować dane. I teraz, żeby nauczyć taki system jak ChatGPT, trzeba było wydać kilka milionów dolarów na sam prąd, który zasilał serwery z kartami graficznymi, na których ten model się uczył. Więc teraz największym jakby problemem w dalszym rozwoju tych rozwiązań jest właśnie to, że nauczenie każdego takiego nowego modelu to są miliony dolarów w kosztach samego nawet prądu, a co dopiero mówić o sprzęcie, który kosztuje jeszcze więcej. A jaką pozycję w walce o rynek sztucznej inteligencji mają europejskie i polskie spółki? Bo czy nie jest tak, że jak na przykład w social mediach, w systemach operacyjnych czy w wyszukiwarkach zmierzamy do dominacji kilku amerykańskich gigantów, czy ewentualnie chińskich, których po prostu stać na pozyskanie takiej mocy obliczeniowej, która jest potrzebna do stworzenia porządnego AI? Myślę, że sytuacja nie jest łatwa w tym sensie, że właśnie, żeby zbudować jeszcze lepszą technologię niż to, co istnieje teraz, to musimy mieć bardzo znaczące zasoby finansowe. To nie jest tak, że za kilka milionów złotych da się
w dzisiejszym świecie wymyśleć coś nowego w rynku AI. Jakby to są potrzebne kwoty zaczynające się od dziesiątek milionów złotych. My do tej pory wydaliśmy na naszą technologię ponad 42 miliony złotych. Stworzyliśmy unikalne dziesiątki tysięcy oznaczonych właśnie tych datasetów treningowych i zbudowaliśmy nowe, unikalne architektury sieci neuronowych, dzięki którym na przykład nasze rozwiązanie wygrało globalny leaderboard w zakresie klasyfikacji intencji. Więc wiem, że w Polsce istnieją spółki, które tak jak SentiOne mają szansę zadziałać na skalę globalną, tak jak chociażby Synerise. I mamy jakby, myślę, instrumenty na to, żeby jako Polacy, żebyśmy też osiągnęli tutaj sukcesy. No, w najbliższym czasie będzie do Polski płynęło bardzo dużo środków z nowych programów unijnych i już w tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy, gdzie już ponad kilka miliardów złotych dotacji będzie dostępne dla polskich spółek, więc ja osobiście jestem przekonany, że mamy w Polsce unikalne talenty, niesamowicie zdolnych ludzi. Mamy teraz płynącą falę pieniędzy z Unii Europejskiej, którą jak dobrze wykorzystamy, uważam, że jesteśmy w stanie stać się jednym z liderów, a nie, że tak powiem, właśnie doprowadzić do sytuacji, w której dominacją będą uprawiać tylko ci amerykańscy giganci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Bartosz Baziński, współzałożyciel SentiOne. Bardzo dziękuję. Puls biznesu. Do słuchania. Najbardziej kompleksowe dane o polskim rynku sztucznej inteligencji można znaleźć w opracowaniach przygotowywanych przez Fundację Digital Poland. Choćby w dużym raporcie State of Polish AI, wydanym 2 lata temu. Do rozmowy zaprosiłem więc Piotra Mieczkowskiego, dyrektora zarządzającego fundacji, którego na początek pytam o to, jak wygląda ten rynek w Polsce i jak polskie firmy korzystają ze sztucznej inteligencji. To zależy, na jaki segment rynku spojrzymy albo na jaką firmę, dlatego że jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie, to według najnowszych danych Eurostatu z 2021 roku niestety nadal znajdujemy się w ogonie, dlatego że niecałe 3% przedsiębiorstw wykorzystuje rozwiązania szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego. Średnia dla Unii Europejskiej to jest 7,9%, a kraje najbardziej takie rozwinięte jak Dania, Finlandia czy Holandia, w tych krajach nawet 23% spółek korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji. Trochę lepiej jest w dużych przedsiębiorstwach, dlatego że w dużych przedsiębiorstwach niecałe 18% polskich dużych przedsiębiorstw, czyli powyżej 250 pracowników, mówi, że wykorzystuje w biznesie tą sztuczną inteligencję. No ale znowu, jak spojrzymy na Danię, Finlandię, tam nawet 66% potrafi wykorzystywać rozwiązania sztucznej inteligencji. Najgorzej jest, co w sumie jest klasykiem na polskim rynku, w małych spółkach, małych i średnich, czyli między 10 a 250 pracowników. Tutaj dosłownie 2 z haczykiem procenta firm wykorzystuje tego typu rozwiązania, podczas gdy właśnie we wspomnianej Danii ponad 20 kilka procent. Także jeśli chodzi o wykorzystanie w biznesie, to jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej. Czyli wykorzystanie jest słabe, ale mało wykorzystujemy, ale chyba sporo tworzymy, relatywnie sporo. Tak, no i teraz, czy to było to pierwsze spojrzenie na wykorzystanie? Jeśli chodzi z kolei o tworzenie tego typu rozwiązań, no to oczywiście mamy najwięcej programistów, deweloperów AI w naszym regionie, czyli w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. No to też wynika z tego, że no jesteśmy po prostu dużym krajem, znacznie większym niż Estonia czy Czechy. Pod względem tak zwanego kapitału ludzkiego jesteśmy na 7. miejscu w Unii Europejskiej, 4% specjalistów z Unii Europejskiej pracuje z Polski, ale znowu jak spojrzymy pod względem intensywności, czyli pod względem liczby specjalistów do wszystkich zatrudnionych, no to już nasza pozycja znacząco spada na 24 miejsce i przykładowo pod tym względem osiągamy wynik tylko 40% intensywności takiej, jaka jest w Estonii. Jesteśmy dużym rynkiem i przez to, że jesteśmy właśnie dużym krajem, mamy wielu deweloperów, stąd jak rozmawiamy o pozycjonowaniu Polski,
to wszyscy, również i my, mówimy, że właśnie w Polsce jest dużo deweloperów, ale proporcjonalnie na pewno jest ich mniej. Jeśli chodzi o budowę rozwiązań, to zmapowaliśmy ponad 300 spółek, pokazując też w raporcie takie 40 najlepszych, które rozwijają tutaj tego typu rozwiązania. I mamy całkiem ciekawe spółki, bo mamy globalne fundusze, które też finansują rozwój takich spółek. Niektóre z nich, takie jak na przykład Synrise, znalazły się na takim naszym rankingu 100 największych technologicznych spółek Europy Środkowo-Wschodniej. Ranking ten nazywamy Digital Champions CE. I w najnowszej edycji publikowanej właśnie 4 grudnia kilka spółek oferujących takie rozwiązania jest już wśród największych spółek w ogóle pochodzących z regionu. I faktycznie, jak spojrzymy z kolei na biznes tworzący sztuczną inteligencję, czy te software house'y, ale też firmy, które mają własne produkty, to jeśli weźmiemy pod uwagę, że polski rynek nie korzysta tak intensywnie z tych rozwiązań, to nie powinno nas dziwić, że większość tych spółek sprzedaje te rozwiązania za granicę. I tak jest faktycznie w rzeczywistości. Wiele z tych spółek jest aktywnych w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Unii Europejskiej. Co ciekawe, jak badaliśmy rynek 2 lata temu, to spółki te nie były aktywne w Azji. Dla nas to było trochę zaskoczenie, bo Azja jest ogromnym rynkiem. Mało się mówi na przykład u nas w Polsce o Indiach, a w szczególności już w ogóle o Indonezji, która jest bodajże 4. największym krajem, jeśli chodzi o ludność. W związku z tym nie ma nas w Azji, ale nasze spółki są bardzo aktywne w tej Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. No i pod względem ciekawych rozwiązań mamy czym się chwalić. Mamy fajne spółki, które rozwijają roboty, które pomagają przenosić czy ruszać różnego rodzaju obiektami w fabrykach. Mamy sporo spółek, które oferuje chat, czyli formy komunikacji z użytkownikiem, czy to w formie takiego tekstowego czatu, czy głosowego. Mamy całkiem dużo spółek, które analizują obraz czy dane z internetu rzeczy. Więc pod względem startupów wygląda to lepiej na pewno niż pod względem intensywności wykorzystania, może popularności wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie w Polsce. To ja chciałem jeszcze dopytać o to, jak finansują się polskie przedsiębiorstwa z tej branży, bo tacy najwięksi globalni gracze to są po prostu częścią tych wielkich amerykańskich koncernów technologicznych, a w Polsce mamy do czynienia ze startupami głównie. I czy one mają jakichś funduszowych inwestorów, czy to są raczej firmy finansujące się z dotacji, a może z tego, co same już są w stanie sprzedać? Jak to wygląda? Myślę, że ten rynek startupów AI-owych, rozwijających rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, on jest dosyć zbliżony do w ogóle polskiego sektora startupowego. To znaczy, że jak spojrzysz na ogólną statystykę pozyskiwania finansowania, to zauważysz, że nasz region, ale Polska również, w naszym regionie jakby dużo spółek jest tak zwanych bootstrapowanych. Bootstrapowanych to znaczy, że rozwijanych z własnych kapitałów bez wsparcia funduszy, w szczególności zagranicznych, czy bez wejścia na giełdę, czyli jakby własnymi środkami. Jest to nieproporcjonalnie więcej w stosunku do zachodu. I tak samo jest właśnie ze startupami z zakresu sztucznej inteligencji. Oficjalnie, jak takie badanie robiliśmy, to 21% spółek zaraportowało, że mają wśród inwestorów fundusze venture capital, czyli VC. Szereg tych spółek korzystało z różnego rodzaju grantów, również z grantów w NCBR-ze, czy to z szybkiej ścieżki, czy z Bridge Alpha, więc na pewno te granty, które są udzielane przez państwowe jednostki, są dosyć popularne, ale ku na przykład naszemu zdziwieniu, może nie jest to sposób pozyskiwania finansowania, ale jednak nie jest popularna taka ulga IP Box, która pozwala uzyskać znacznie korzystniejsze opodatkowanie przychodów generowanych z własności intelektualnej. I to wtedy, przynajmniej w 2021 roku, było wykorzystywane przez około 20% spółek, więc widać, że jest duży potencjał do komunikowania różnego rodzaju ulg, z których takie zespoły mogłyby skorzystać. To na koniec chciałem dopytać jeszcze o jedną rzecz, bo na poziomie unijnym szykowany jest akt o sztucznej inteligencji. Jestem ciekaw, co w funkcjonowaniu branży na naszym kontynencie i w Polsce mogą zmienić nowe unijne regulacje i jak to twoim zdaniem wpłynie na naszą konkurencyjność wobec firm choćby z USA. To jest świetne pytanie. Gratuluję timingu, dlatego że dyskusje o AI-akcie dobiegają końca, więc myślę, że za chwilę ta regulacja przyjmie jakby finalną formę i będzie musiała zostać zaimplementowana do porządku prawnego w Polsce. W mojej ocenie ta regulacja jest niekorzystna, nawet nie w mojej. My jako fundacja razem z różnego rodzaju stowarzyszeniami, izbami
wspierającymi rynek sztucznej inteligencji w Europie. Przeprowadziliśmy takie badanie na koniec zeszłego roku wśród spółek rozwijających sztuczną inteligencję. W takim telegraficznym skrócie mogę powiedzieć, że ta nowa regulacja widziana jest w sposób negatywny, to znaczy, że ogranicza ona innowacyjność, część zespołów wyniesie się wręcz do Stanów Zjednoczonych albo do Chin lub do innego kraju, gdzie będzie rozwijać tego typu działalność. Mówiąc skrótowo, ta regulacja wprowadza szereg nowych przepisów i zobowiązań. Przykładowo trzeba będzie, w zależności od ryzyka, jakie to rozwiązanie wprowadza, bo tam regulacja klasyfikuje rozwiązania powiedzmy w zakresie takich trzech poziomów ryzyk, ale nie zmienia to faktu, że większość rozwiązań będzie musiała mieć różnego rodzaju log, czy dokumentację w zakresie budowy tego typu rozwiązań. Wszystko będzie musiało być wyjaśnialne. Trzeba będzie również w tych najbardziej trudnych przypadkach dokonywać audytów. Część rozwiązań jest w ogóle z definicji praktycznie zablokowana, stąd w odczuciu branży z jednej strony fajnie, że w końcu może regulujemy tą sztuczną inteligencję w pewien sposób, ale większość ma wrażenie, że poszło to w nie tym kierunku, w którym oczekiwaliśmy. Zaczynając od tego, że chociażby definicja nie została poprawnie stworzona, wykorzystując chociażby dorobek krajów OECD, tylko Unia Europejska jakby będzie miała swoją definicję, a cała geneza regulacji wywodzi się niestety z takiego medialnego nurtu, mam wrażenie. Znaczy, że kilka jakby organizacji konsumenckich przestraszyło się, pewnie oglądając filmy, też może doniesienia medialne, że ta sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę. Więc były też takie pomysły, żeby wręcz zdefiniować w tym akcie tak zwaną ogólną sztuczną inteligencję. I jakby chciano już przewidzieć, jak w cudzysłowie będziemy regulować takiego odpowiednika człowieka, prawda? Co jest ciągle science fiction. Więc ten akt wyszedł jakby od tych organizacji konsumenckich, takich dbających, czasami może przesadnie, ale dbających o prawa konsumenta, o prywatność. I to one trochę, takie tempo trochę narzuciły w tej regulacji, ale też i treści. I w konsekwencji branża uważa, że szeroko rozumiana branża, od spółek tworzących tego typu rozwiązania, małych startupów, ale też po duże spółki, że w skrócie regulacja ograniczy możliwości rozwoju branży. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland. Dziękuję również. Puls biznesu do słuchania. Sztuczna inteligencja już dzisiaj zajmuje się na przykład obsługą klientów, a potencjalnie może przejąć mnóstwo innych obowiązków. Dlatego kolejna rozmowa będzie dotyczyła jej wpływu na rynek pracy. Zaprosiłem więc do dyskusji Michalinę Kieś, specjalistkę od rekrutacji m.in. w fintechach i medtechach, obecnie będącą Head of Talent Acquisition w DocPlanerze. Na początek pytam ją o kwestię najważniejszą dla mnie osobiście. Czy jako dziennikarz powinienem się już rozglądać za nowym zajęciem, bo AI będzie w stanie wkrótce mnie zastąpić? Zanim odpowiem na to pytanie, to chciałam zastrzec, że poglądy i opinie, które tu przedstawię, są wyłącznie moje. Niekoniecznie reprezentują poglądy firmy, w której teraz pracuję. A odpowiadając na pytanie, to dużo, myślę, specjalistów, pracowników dzisiaj zadaje sobie to pytanie na rynku. Moja odpowiedź będzie taka, że po prostu nie wiadomo, dlatego że ja mogę spekulować, my wszyscy możemy spekulować co do technicznych możliwości zastąpienia pana w pracy. Ja osobiście jestem optymistką, uważam, że będzie to możliwe od strony stricte technicznej. Zresztą czyta się, że na przykład BuzzFeed ma takie plany, żeby w perspektywie kilku lat zastąpić swój cały zespół, nie tylko newsowy, sztuczną inteligencją. Natomiast są pewne pytania. Przede wszystkim, czy to będzie opłacalne. Nie wiem, ile pan zarabia, ale przede wszystkim nie wiemy, ile będą kosztowały modele. Czy wykorzystanie sztucznej inteligencji, te narzędzia dzisiaj nie są jeszcze zmonetyzowane. Nie ma informacji na temat tych produktów. Jako produktów znamy tylko technologię. Także nie wiemy po prostu, czy to będzie opłacalne. Ja bardziej na pana miejscu zaczęłabym się uczyć tego narzędzia, bo uważam, że mniej fantazyjne, a bardziej realne jest to, że sztuczna inteligencja będzie narzędziem, które ułatwi pana pracę. A w jakich zawodach sztuczna inteligencja w pierwszej kolejności może zacząć właśnie uzupełniać albo zastępować ludzkich pracowników? Na początek zastanowiłabym się nad kilkoma czynnikami, które będą miały na to wpływ. Pierwsza rzecz,
to te koszty, o których już Pana wspomniałam, my po prostu nie wiemy, ile te produkty będą kosztowały, więc nie możemy powiedzieć, czy one po prostu, kolokwialnie mówiąc, trafią pod strzechy, czy to będzie zabawka dla najbardziej zaawansowanych technologicznie najbogatszych firm. Natomiast są jeszcze inne względy, które należałoby mieć w głowie, myśląc o właśnie wpływie na zawody sztucznej inteligencji. Po pierwsze, to jest kwestia ryzyka, głównie prawnego. To znaczy, ja tak zastanawiałam się przed przyjściem tutaj, czy my w ogóle coś wiemy. No i z mojego researchu wynika, że nie wiemy jeszcze za dużo, czy Big Tech jakby będzie gotowy, na pewno nie jest jeszcze gotowy, żeby wziąć na siebie ryzyko prawne za decyzje, które podejmuje sztuczna inteligencja. No bo teraz wyobraźmy sobie pracę CEO, czy polityka, ale też no, może takie bardziej przyziemne zawody typu, nie wiem, pracę architekta czy prawnika. Spodziewam się, że technologicznie będziemy w stanie zastąpić w pewnym momencie, rozpisać, zautomatyzować i zastąpić pracę tych ludzi. Natomiast zastanawiam się i nie wydaje mi się, żeby firmy, które są właścicielami tych modeli, brały na siebie po prostu ryzyko błędów, jakie będą nieuchronne. No i trzecim takim czynnikiem, o którym sobie myślałam, jest kwestia zaufania. To znaczy, czy konsumenci, czy ludzie będący po drugiej stronie interakcji ze sztuczną inteligencją, czy to będą osoby, które zaakceptują margines błędu, efektu działania sztucznej inteligencji. To znaczy, jeżeli będziemy wchodzić w interakcję z lekarzem, który jest androidem, a nie człowiekiem, nawet jeżeli będzie nam powiedziane, że jego ryzyko błędu jest 10 razy mniejsze niż prawdziwego lekarza, na ile komfortowo jako pacjenci będziemy się z tym czuli? Ja nie spodziewam się, żeby to było coś, co z dnia na dzień się zmieni i zaufanie, które z dnia na dzień zostanie zbudowane. Także no, biorąc pod uwagę te czynniki, trudno jest powiedzieć jednoznacznie, no, jakie zawody znikną, jakie zawody zostaną zautomatyzowane, ale wszelkie zawody kreatywne i artystyczne pewnie czują oddech sztucznej inteligencji na swoich plecach, czyli nie wiem, graficy, twórcy animacji. Już dzisiaj są dostępne modele takie jak Midjourney, które no, mogą w jakiś sposób zagrozić powiedzmy pracy tych ludzi. Niedawno Google opublikował swój model, czy produkt Dramatron. To jest model, który pisze scenariusze, także być może praca filmowców tutaj też jest pod znakiem zapytania. A z takich bardziej przyziemnych zawodów prawdopodobnie praca deweloperów ulegnie zmianie. Już patrząc na GitHub Copilot, to jest już dostępne open source'owe narzędzie. Dosyć mocno wpływa na pracę deweloperów, no i być może ich wyeliminuje, na pewno zmieni pracę takich ludzi. No i oczywiście marketingu, no ja już znam przykłady ludzi, którzy używają ChatGPT do tworzenia kontentu w firmach, także na razie powiedzmy tak eksperymentalnie, ale myślę, że można spekulować na ten temat. A w jaki sposób sztuczna inteligencja może wpłynąć na pani pracę, czyli rekrutację? Czy AI może być idealnym rekruterem, wolnym od jakiejkolwiek dyskryminacji, czy w tym zawodzie pierwiastek ludzki zawsze będzie odgrywał kluczową rolę? Trudno powiedzieć. Tak naprawdę w moim zawodzie już dzisiaj są narzędzia, które częściowo nie są sztuczną inteligencją, częściowo są, a przynajmniej są sprzedawane jako sztuczna inteligencja, które służą na przykład do upewniania się, że opisy stanowisk, począwszy od w ogóle tworzenia tych stanowisk w strukturach firm, po oczywiście no, publikacji ogłoszeń, te narzędzia pomagają upewnić się, że te opisy nie są dyskryminujące, nie używają słownictwa, które jest nakierowane na powiedzmy konkretną płeć, konkretną rasę, osobę o konkretnym wykształceniu. Także takie narzędzia już istnieją. Częściowo są podpisywane jako sztuczna inteligencja z tym, że prawdę mówiąc one po prostu używają algorytmów. Nie jest to ChatGPT. Istnieją narzędzia do preselekcji i selekcji CV, znowu bazujące na sztucznej inteligencji, na algorytmach. Natomiast, no i mamy chatboty oczywiście, które na tych bardzo wstępnych etapach rekrutacji jakby próbują i sporo firm, także i w Polsce, takie narzędzia ma wdrożone, czy w telekomach, czy w bankach, z tego co słyszałam. Natomiast no, trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie i stwierdzić tak, sztuczna inteligencja zastąpi rekruterów. Mówiłam o tych czynnikach, prawda? Kwestia zaufania, kwestia ryzyka. Znowu, kto podpisze się na koniec dnia pod decyzją sztucznej inteligencji? Czy Google pójdzie do sądu, jeżeli kandydat czy pracownik, którego będziemy chcieli zatrudnić, będzie mieć jakieś wątpliwości? No, można spekulować. Na pewno będzie się rozwijać jakby wachlarz narzędzi, które mamy dostępne. Na pewno ta praca będzie uproszczona, ale nie sądzę, żeby zniknęła. Podobnie jak z pracą dziennikarza czy dewelopera. A jakie kompetencje prócz programistycznych są w cenie u pracowników, którzy już teraz lub w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywać właśnie w swojej pracy sztuczną inteligencję? No dzisiaj trzeba się zastanowić, bo dziś na pewno kompetencje techniczne są bardzo cenne i myślę, że nadal jest niedobór pracowników właśnie mających takie kompetencje. Nie wiem, czy w Polsce, ale generalnie globalnie na pewno tak. Natomiast
Odpowiadając na Pana pytanie, myślę, że krótkoterminowo kompetencje, które będą w cenie, to jest umiejętność odpytywania tych modeli, czyli tak zwany prompt engineering czy prompting. Natomiast dlaczego krótkoterminowo? Dlatego, że docelowo wszystkie te firmy, które sztuczną inteligencję rozwijają, mówią o tym, że interakcja z maszyną ma przebiegać w sposób naturalny, prosty dla człowieka. W związku z tym my nie będziemy musieli być ekspertami do odpytywania maszyny, żeby uzyskać efekt, którego chcemy. Więc ja bym pokusiła się o spekulację, że długoterminowo AI tak naprawdę wpłynie na to, że my będziemy potrzebowali mieć mniej kompetencji. No, podam przykład deweloperów. Dziś nawet używając Copilota można bardzo uprościć sobie pracę i można, no, może nie wyeliminować pracy juniora, ale taki model jest w stanie dużą część tej pracy zrobić i wymaga tylko rewizji czy przejrzenia tego kodu. Myślę, że tak może być w przyszłości z wieloma zawodami, to znaczy bariera wejścia do danego zawodu będzie niższa, bo nie będziemy musieli technicznie wielu rzeczy umieć robić, natomiast będzie trzeba sprawdzić efekt tej pracy. No i tu można spekulować, jak to wpłynie na otaczający nas świat. Czyli będzie potrzeba mniej stażystów, a więcej nadzorców, tak? Albo stażyści staną się nadzorcami. Też tak może być, trudno powiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Michalina Kieś, Head of Talent Acquisition w DocPlanerze. Dziękuję. Puls biznesu do słuchania. Mój następny gość to człowiek, który zawodowo zajmuje się m.in. przewidywaniem tego, co ludzie będą chcieli robić w internecie i co będzie im potrzebne. Do rozmowy zaprosiłem Michała Brańskiego, współzałożyciela i szefa strategii giełdowego WP Holdingu, czyli właściciela m.in. Wirtualnej Polski, ale też wielu innych spółek medialnych czy e-commerce'owych. Na początek pytam go o to, czy jego zdaniem ekscytacja ChatGPT i innymi rozwiązaniami AI jest uzasadniona, czy może mamy do czynienia z tak zwanym buzzwordem, takim jak wcześniej blockchain czy NFT. Ta ekscytacja jest jak najbardziej uzasadniona, przy czym myślę, że dzisiaj no, mamy szerokie pole, mamy też eksplozję całej publicystyki na temat tego, jak te GPT, te sztuczne inteligencje generalnie przyczynią się do transformacji biznesu, sztuki, ludzie się prześcigają w wynajdowaniu nowych zastosowań. I to jest coś bardzo pozytywnego i myślę, że w te głosy entuzjastyczne należy się wsłuchiwać i wypatrywać tych nowych use case'ów, na które ci publicyści wskazują. Mniejszą wagę bym przywiązywał teraz do głosów sceptyków, bo wydaje mi się, że bardzo dużo zarzutów w przestrzeni publicznej co do tej technologii jest zarzutami co do tej iteracji, co do tej generacji, która jak wiemy już jest taką generacją, już w laboratoriach te narzędzia, ta sztuczna inteligencja już jest w postaci silniejszej, bardziej bezbłędnej. Ale tak, uważam, że jest w tym sporo substancji. To teraz coś, co mnie interesuje z powodów egzystencjalnych, bo pod koniec stycznia amerykański BuzzFeed ogłosił, że będzie wykorzystywał technologię ChatGPT do tworzenia tak zwanego contentu, na co jego kurs giełdowy zareagował gwałtownym skokiem. Potem wyjaśniano, że AI będzie wykorzystywane m.in. w przygotowaniu quizów, a nie newsów, ale może dziennikarze rzeczywiście są jedną z pierwszych grup zawodowych, które zostaną zastąpione przynajmniej częściowo przez sztuczną inteligencję. O dziennikarzy obawiałbym się najmniej. Myślę, że być może rynek rozwinie się według innego scenariusza. Co jeśli media będą podkreślać to, że my jesteśmy medium pisanym właśnie przez dziennikarzy, że tutaj na naszych łamach nie natrafiasz na żadne treści pisane przez tą zawodną, jeszcze zawodną, ale przez tę sztuczną inteligencję, że być może sztuczna inteligencja będzie domeną bardziej asystentów, wyszukiwarek, ale wydaje mi się, że media będą bardzo ostrożnie podchodziły do tych sztucznych inteligencji, że gdzieś tam być może część depesz będzie pisanych, może jakieś syntetyczne materiały w obszarze sportu lub giełdy, ale wydaje mi się, że nie zagrożona jest praca dziennikarzy, którzy nie tylko syntetyzują, co się wydarzyło, ale też wychodzą z ciekawą analizą, wychwytują jakiś ciekawy punkt widzenia.
Konsumenci, tacy jak ja, najczęściej mają do czynienia z konwersacyjnym AI, czy na przykład z platformami do generowania obrazów na bazie tekstu, a przedsiębiorcy, w jakich obszarach widzi pan zastosowanie dla AI z perspektywy medialno-e-commerce'owej grupy? Bo rozumiem, że w waszych biznesach, już tych nie tylko czysto dziennikarskich, sztuczna inteligencja też może znaleźć szerokie zastosowanie. Ale mówimy o tym froncie do użytkownika, czy mówimy o zastosowaniach takich wewnętrznych? No właśnie, no bo to należy chyba rozróżnić, tak? No bo my mamy do czynienia z ChatGPT, takie właśnie rozmawianie z ludźmi, ale rozumiem, że z biznesowego punktu widzenia mogą być ciekawsze zastosowania takie niegadatliwe, tylko raczej analityczne czy usprawniające procesy. Wydaje mi się, że zastosowanie jak wewnętrznych, te mechanizmy podobne do ChatGPT, czy też samo ChatGPT pozwoli nam szybciej sięgać po dane, szybciej docierać do prawdy. Tak jak patrzę na obrady naszych zarządów, rad nadzorczych i tak dalej, często my monitorujemy, dajmy na to zarządy spółek, prosząc o wyciągnięcie nam jakieś informacje. Czy możecie nam przygotować wykres pokazujący tę zależność albo te dane. Jeśli wszystkie dane firmowe, te finansowe i niefinansowe będą dostępne, będą indeksowane przez takie ChatGPT i podobne, nazwijmy to sztuczną inteligencją w zastosowaniach business intelligence, to ta jakość dyskusji menadżerów wewnątrz firmy bardzo się podniesie. Będziemy po prostu o wiele szybciej docierać do prawdy. No teraz te kwerendy czasem zajmują, czasem godziny, czasem tygodnie, ale są też takie opracowania, na które czekamy i miesiąc. To bardzo wzbogaci dyskusje zarządów, wszelakich menedżerów, dyskusje rad nadzorczych również. A znowu w tym obszarze frontu do konsumenta, jeśli faktycznie włożymy wysiłek w to, żeby go nauczyć korzystać z tego narzędzia, często w postaci też inputu głosowego, a nie tekstowego, no to to może bardzo usprawnić i wydłużyć, wydaje mi się, korzystanie z takich serwisów jak my. No wyobraźmy sobie użytkownika, który wchodzi na stronę główną wirtualnej Polski i zadaje pytanie, pokaż mi tabelę pierwszej ligi piłkarskiej, albo pokaż mi 10 ostatnich wyników Djokovicia, albo pokaż mi wykres giełdowy spółki takiej i takiej, albo pokaż mi wszystkie artykuły mówiące o postępach na froncie w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Jestem dobrej myśli. Myślę, że to jest bardzo dobre dla naszego biznesu i wewnątrz, ale to dotyczy wszystkich biznesów, jak i na zewnątrz, czyli na tym froncie B2C. A w którą stronę pańskim zdaniem podąży polski rynek AI? Bo mamy całkiem sporo startupów, a nawet już takich firm skalujących trochę biznes, które rozwijają własne platformy, no ale czy takie podejście ma sens, czy może lepiej budować właśnie narzędzia czy usługi z wykorzystaniem API takich firm, chociażby jak OpenAI, czyli już korzystać z tych sieci neuronowych zbudowanych i znajdować dla nich zastosowania? Dobre pytanie i nie wiem, co, jak to na przykład rzutuje na produkt LiveChata, albo jak to rzutuje na takie wyszukiwarki o wąskich zastosowaniach stosowane na przykład na platformach sklepowych. Nie wiem, jak ta przyszłość będzie się kształtować. To są bardzo ciekawe pytania. Czy te firmy powinny same faktycznie jakieś silniki rozwijać, te modele budować, zbierać te dane i robią to pomostowo, tylko na przykład czekając, aż będą mogły się wpiąć w OpenAI i je nakarmić swoimi zbiorami danych? Nie wiem. Przerasta mnie zaprojektowanie tu jakiegoś scenariusza rozwoju rynku. A wy w grupie jakoś inwestujecie w sztuczną inteligencję albo w firmy pracujące nad nią? W wielu miejscach korzystamy z mechanizmów nazywanych machine learningiem, który na pewnych poziomach jest jakby protoplastą, jest takim jakby krokiem pośrednim do sztucznej inteligencji. No, sztuczna inteligencja jest takim terminem, powiedziałbym, na wyrost w stosunku do tego, co my robimy. Raczej jest to machine learning. No, nie należy tego, co my robimy w organizacji, łączyć z takimi mechanizmami jak OpenAI, Stable Diffusion i wiele innych inicjatyw, o których się zrobiło głośno w ostatnim półroczu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Brański, współzałożyciel i szef strategii WP Holdingu. Dziękuję serdecznie. Puls biznesu do słuchania. Sztuczną inteligencją już od dłuższego czasu interesuje się polski rząd. W grudniu 2020 roku przyjęto politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce,
kilkudziesięciostronicowy dokument strategiczny, nakreślający kierunki rozwoju rynku AI w kraju i wskazujący cele, które należy osiągnąć w krótkim i długim terminie. Jakie praktyczne działania w obszarze AI przedsięwzięto od tego czasu? Oto pytam Justynę Orłowską, pełnomocniczkę prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech. Ten rok jest w tym kontekście dość istotny dla nas z perspektywy polityki, ponieważ 2023 jest określany tam jako koniec krótkiego terminu. Będziemy więc tworzyć bardziej rozbudowane podsumowanie bliżej końca tego roku, no ale już dzisiaj widać, że wiele się zmieniło. Polityka to zbiór blisko 200 narzędzi w 6 obszarach tematycznych, ale też pamiętajmy, że AI to nie jest coś, co można odgórnie uregulować. Myślę, że w szczególności w ostatnim czasie przy publikacji przez OpenAI popularnego już czatu GPT, no i wszyscy się o tym przekonali. Ten sektor zmienia się błyskawicznie. W ciągu kilku lat wartość sektora potrafi wzrosnąć nawet 10-krotnie. Teraz jest to, w zależności oczywiście od źródła, od 100 do 200 miliardów dolarów. Widzi to też Komisja Europejska, publikując projekt nowego AI Act. My w polityce, którą opublikowaliśmy w 2020 roku, chcieliśmy raczej wskazać kluczowe kierunki i razem z biznesem je doszczegóławiać. Dlatego mamy 11 grup roboczych, które z różną regularnością spotykają się, by przedkładać cele na działania. Skuteczne wdrożenie sztucznej inteligencji ma szansę na podniesienie wzrostu polskiego PKB oczywiście i tutaj szacunki określa się jako 2,5 punkta procentowego. Udało się uruchomić blisko 8 miliardów złotych, które mogą wspierać technologię AI, ale oczywiście nie tylko. To właśnie w gestii polskich przedsiębiorców leży, by schylać się po te środki, sięgać po nie, chociażby z NCBR czy z PARP-u. Udało się też osiągnąć wiele konsensusów w kwestiach etycznych. To chociażby właśnie Polska była pionierem pojęcia godnej zaufania AI, które pojawia się w dokumentach międzynarodowych. Myślę, że to nikogo nie zdziwi, kto śledzi sztuczną inteligencję, zagadnienia sztucznej inteligencji w Polsce czy za granicą, ponieważ to, że jesteśmy piąci w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o publikacje naukowe, papery o sztucznej inteligencji. I to właśnie myślę, że to jest powód do dumy, że możemy narzucać narrację w tym jakże ważnym temacie. Sztuczna inteligencja jest szansą, ale jest też w pewnym stopniu zagrożeniem, bo w rządowej strategii zwracano uwagę, że przynajmniej w krótkim terminie może negatywnie wpłynąć na rynek pracy. A w dłuższym, czy pani zdaniem Polska może odgrywać rolę w tworzeniu i wykorzystywaniu AI, czy raczej grozi nam ryzyko pozostania konsumentem technologii opracowanych w Dolinie Krzemowej? Tutaj trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o różne rozwiązania dotyczące sztucznej inteligencji w Polsce. Doskonale wiemy, że także w Dolinie Krzemowej jesteśmy obecni. I to chociażby w zespole czatu GPT w OpenAI znajdował się nasz Polak, pan profesor Zaremba, który to współuczestniczył w pracach nad różnymi rozwiązaniami dostarczonymi przez właśnie firmę OpenAI. W związku z tym takich osób mamy oczywiście wiele, więc jeżeli chodzi o udział Polaków, to jesteśmy przekonani, że tu nie ma obaw. Natomiast oczywiście ważne jest to, żebyśmy jako naród pamiętali, żeby wracać z tymi rozwiązaniami i żebyśmy nie zapominali, żeby te doświadczenia też przynosić tutaj do nas, do kraju, bo technologia też ma narodowość, nie zapominajmy o tym i faktycznie to jest bardzo ważne, żeby korzystać z tych środków, które są przeznaczane na sztuczną inteligencję, bo są w różnych naszych agendach rządowych, korzystać z nich i realizować projekty także tutaj, ale oczywiście doskonale wiemy, że technologie są także międzynarodowe, ponieważ żyjemy w czasach połączonych krajów, choć oczywiście tutaj nie można zapominać, że 50% globu cały czas nie jest połączona jakkolwiek, więc to tak też żyjemy w takiej iluzji połączenia, bo mamy to szczęście, że żyjemy w kraju pierwszego świata. W związku z tym wiele wyzwań przed nami, natomiast jestem przekonana, że możemy jako Polska mieć tu swój głos i już go mamy w różnych obszarach. Jednym z pierwszych zastosowań ChatGPT wydaje się pisanie prac domowych z bardziej leniwych albo technologicznie uświadomionych uczniów. Jakie zastosowania AI może znaleźć w edukacji? Czy polski system edukacyjny jest w stanie przygotować uczniów do korzystania z takich nowych narzędzi?
Bardzo cieszę się, że teraz wybuchła dyskusja i tak naprawdę nie tylko wśród ekspertów. Dyskusja wokół czatu GPT opublikowanego przez OpenAI, dlatego że tak naprawdę nie wydarzyło się nic zaskakującego z perspektywy osób, które obserwują właśnie bieg rozwoju sztucznej inteligencji i w ogóle bieg rozwoju technologii. Już to sformułowanie popularne wygoogluj coś, zweryfikuj, czyli zweryfikuj w wyszukiwarce tak naprawdę jakiejkolwiek internetowej, to już był tak naprawdę pierwszy krok do tego, co się dzieje teraz przy czacie GPT. O czym mowa? No mowa oczywiście o tym, żeby pomagać sobie, żeby mieć tam pomoc, która podpowie, odpowie na nasze pytania i rozwieje jakiekolwiek wątpliwości. Czat GPT robi to w sposób bardziej zaawansowany i w sposób bardziej złożony, także formułując to, co pan redaktor wspomniał, formułując chociażby rozprawki, eseje dla młodzieży. Więc tutaj, tak jak mówię, jest to jakaś naturalna konsekwencja, natomiast uświadamiająca, że system edukacji wymaga wprowadzania kolejnych zmian. I tutaj chociażby jako Ministerstwo Edukacji i Nauki stawiamy właśnie na kompetencje tak zwane 4K, czyli komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie oraz kooperacja, czyli współpraca. I o tym czwartym chciałam powiedzieć. Wprowadzamy nowy przedmiot biznes i zarządzanie do szkół ponadpodstawowych, który to właśnie przedmiot będzie można zdawać także na maturze, a w ramach tej matury 30% będzie stanowił projekt zespołowy. Czyli już poza tym, że w preambule do podstawy programowej mamy, że 20% każdego z przedmiotów powinna stanowić praca projektowa na tym przedmiocie, to oczywiście można powiedzieć, że jest na miękko było wpisane w rozumieniu takim, że oczywiście nauczyciel na koniec dnia decyduje o tym, jak wyglądają jego zajęcia, natomiast już wyniesienie projektu zespołowego, grupowego na poziom matury, no sprawia, że faktycznie już to będzie, mam nadzieję i jestem przynajmniej przekonana, no będzie traktowane bardzo serio, bardzo poważnie, bo to już staje się kompetencja no, maturalna, weryfikowalna. Natomiast tak myślę, że tutaj też bym uspokoiła opinię publiczną, żeby aż tak się nie martwić, że tutaj raptem uczniowie nie będą w stanie sami już pisać rozprawek i nie będą musieli tego. I tutaj ci bardziej uświadomieni uczniowie już bardzo szybko przekonują się, no, że sami muszą wchodzić w buty nauczyciela, bo czat GPT, o ile pisze spójnie językowo teksty, potrafi też powiedzieć, że trudno powiedzieć, czy w dniu powiedzmy zamachu Lincoln i zabójca Lincolna byli na tym samym kontynencie. Albo stwierdzić, że 1000 to największa liczba trzycyfrowa. No to pokazuje, że pewne kompetencje są uniwersalne. Tak mi przychodzi do głowy takie stare chińskie powiedzenie, które mówi: powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. No poprawianie tekstów stworzonych przez czat GPT może być dla uczniów wspaniałą nauką. Wszystko w rękach nauczyciela. Jako ministerstwo tworzymy także różne materiały, które mają wspierać nauczycieli w zrozumieniu nowych technologii. Publikujemy je na zintegrowanej platformie edukacyjnej, ale darmowych materiałów opisujących funkcjonowanie AI jest bardzo wiele. My zawsze jesteśmy otwarci na współpracę i niezmiennie zapraszam wszystkie podmioty prywatne, NGO, firmy do współpracy. Mamy tę możliwość, żeby podzielić się materiałami ze wszystkimi szkołami w Polsce, więc zapraszam do korzystania z naszej platformy i także, żeby razem dzielić się tym, co wiemy, jaką ma posiadamy wiedzę i kompetencje. A jeszcze tylko wspomnę, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy powstanie kilkanaście tysięcy laboratoriów AI w polskich szkołach i jesteśmy teraz na etapie ustalania ich składu. A w jakich innych obszarach administracji w instytucjach publicznych widzi Pani największy potencjał do wykorzystania sztucznej inteligencji? Tutaj tak naprawdę to, panie redaktorze, to pytanie przypomina mi pytanie może sprzed kilkunastu lat, może kilkudziesięciu lat, w jakich obszarach widziałabym zastosowanie cyfryzacji? Tak naprawdę w każdym. I tutaj to jest w tym momencie po prostu wchodzimy na wyższy poziom algorytmów uczenia maszynowego, które powszechnie może być stosowane w każdym obszarze. I tutaj to oczywiście jest konsekwencja zapotrzebowań i kreatywności i właśnie także wyobrażenia właśnie sobie przez poszczególne podmioty i poszczególne agendy rządowe i właśnie obszary administracji, do czego mogliby potrzebować właśnie automatyzacji,
czy usprawnienia swoich różnych procesów. Więc nie chciałabym tutaj określać, akurat teraz w tym momencie moim głównym zadaniem jest obszar edukacji i tutaj oczywiście mogłabym więcej na ten temat, natomiast tak, to każdy obszar potrzebuje w różnym stopniu, to tylko i wyłącznie może ograniczać nas wyobraźnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Justyna Orłowska, pełnomocniczka prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech. Dziękuję serdecznie. Puls biznesu do słuchania. Przyznam się szczerze, że w czasie pracy nad tym podcastem próbowałem wyoutsourcować część normalnych zadań redakcyjnych chatowi GPT. Poprosiłem go na przykład o skondensowanie i sparafrazowanie informacji prasowej. Zadanie wykonał na w miarę znośnym poziomie. Mniej więcej takim, jakiego oczekiwałbym od wakacyjnego stażysty redakcyjnego. By to, co zrobił, miało ręce i nogi, konieczna była jednak daleko posunięta ingerencja ludzkiego redaktora. Być może tak to będzie wyglądało w najbliższych latach w większości zastosowań. A być może za rok będę się uśmiechał z zażenowaniem na myśl o tym odcinku, bo okaże się, że technologia i rzeczywistość pójdą w zupełnie nieprzewidzianym kierunku. Tego nie wiem. Wiem natomiast, co wydarzy się za tydzień. Otóż spotka się z Państwem Bartek Majer, który zapowiedział, że jego podcast dotyczyć będzie sztuki latania. Ja już dziękuję za uwagę. Nazywam się Marcel Zatoński, a to był Puls Biznesu do słuchania. Puls Biznesu do słuchania.